Witam na kolejnym naszym już cotygodniowym spotkaniu. Czwarte webinarium dotyczące podstaw modelowania, podstaw znajomości oprogramowania SolidWorks. No i z racji tego, że coraz więcej tego czasu tak spędzamy w tym oprogramowaniu, te podstawowe funkcje już znamy, więc możemy się coraz bardziej zagłębiać w te smaczki, w te bardziej wyspecjalizowane moduły, w te bardziej szczegółowe i zaawansowane zastosowania. No i w związku z tym dzisiaj pokrótce sobie omówimy dosyć, myślę, prosty, ale bardzo, bardzo przydatny, bardzo szeroko wykorzystywany moduł konstrukcji spawanych. Więc ja już przełączam się na SolidWorksa. Do czego to służy, jak on wygląda? Moduł konstrukcji spawanych głównie jest wykorzystywany do projektowania różnego rodzaju ram konstrukcji z powtarzających się profili, które w rzeczywistości są ze sobą zespawane, tak jak macie tutaj na przykład jakichś takich ruchomych schodków. Jeżeli sobie odpalę tą ramę, która jest jest ramą nośną tych schodków, widzicie, że jest to konstrukcja z profili, z rur, o przekroju takim rurowym, która gdybyśmy mieli to zamodelować, to na pewno byśmy mieli problem, bo gdzieś tutaj byśmy mogli jakimiś normalnymi wyciągnięciami to wykorzystać, zamodelować tutaj może jakieś wyciągnięcia po ścieżce, natomiast zobaczcie, że to jest dla każdego takiego elementu osobna ścieżka, profil, łączenie tego. To, co nam dają konstrukcje spawane, to, że szkicujemy sobie zarys, szkielet naszego elementu, naszej konstrukcji spawanej i po prostu wybieramy, w skrócie, wybieramy sobie, jakim elementem, jakim profilem chcemy ten szkic zbudować, zapełnić, w cudzysłowie mówiąc, i w ten sposób tą naszą konstrukcję spawaną tworzymy, także jest to dużo, dużo prostsza, dużo, dużo szybsza metoda, niż takie tradycyjne modelowanie wyciągnięciami tych brył i dużo szybsza, dużo przyjemniejsza, możemy go korzystać zazwyczaj, modelując takie konstrukcje spawane, czy wykonując je w rzeczywistości, wykorzystujemy dostępne handlowo elementy, właśnie profile, jakieś teowniki, ceowniki, rury i tego typu elementy. W związku z tym te profile możemy sobie zaimportować do naszej bazy. Mamy wtedy też pewność, że korzystamy z rzeczywistych wymiarów niewyrealizowanych tych profili. No i w bardzo szybki i łatwy sposób takie konstrukcje spawane możemy sobie tworzyć, co zaraz udowodnię. Więc jedna z zalet tego modułu to właśnie, jak mówiłem, szybkość modelowania takich konstrukcji. Otworzę sobie nową część, konstrukcje spawane, mimo że konstrukcja liczba mnoga, to wykorzystujemy, modelujemy w części i to dokładnie, rzecz ujmując, jest tak zwana część wieloobiektowa, bo o ile tutaj podczas ostatniego spotkania mówiliśmy o złożeniach, wiemy, że to jest złożenie, gdzie na przykład tutaj schodki są komponentami, czyli takim czymś nadrzędnym nad częścią jest to całe złożenie, natomiast sama rama jest pojedynczą częścią, mimo że teoretycznie składa się z x rur, z x profili, natomiast w praktyce jest to traktowane jako jedna część i wtedy mówimy o tak zwanej części wieloobiektowej, czyli w ramach części może się znajdować kilka geometrii, kilka brył, natomiast dla SolidWorksa, dla struktury, folderu, pliku, projektu jest to traktowane jako część, co ma swoje bardzo duże plusy. Ogólnie może zacznijmy od tego, gdzie te konstrukcje spawane znaleźć. Są one dostępne, musimy sobie po prostu aktywować odpowiednią wstążkę. Najłatwiej to zrobić, jeżeli sobie najedziemy na to nasze menu, prawym przyciskiem myszy gdzieś na tych wstążkach i włączmy sobie wstążkę konstrukcje spawane. Wtedy możemy się przełączyć. Te wstążki możemy mieć aktywowane zawsze nie, wszystkie, natomiast ja zawsze dla takiej większej czytelności, przejrzystości mam tutaj wyciągnięte tylko te moduły, z których najczęściej korzystam. No i już samo to, o czym wspominałem, że jest to dosyć prosty i przyjemny moduł, świadczy o tym chociażby liczba dostępnych operacji, gdzie jest ich na pewno zdecydowanie mniej niż przy innych modułach, zwłaszcza, że na przykład takie elementy jak geometria odniesienia,
wycięcie czy wyciągnięcie do dania bazy, sfazowanie, tak, są po prostu przeniesione ze wstążki operacje. OK. Więc tak jak mówiłem, konstrukcję spawaną zaczynamy od szkicu. I tutaj też, tak, no szkic już znamy, szkicowaliśmy, natomiast do tej pory wykorzystywaliśmy głównie szkice, tylko wykorzystywaliśmy szkice 2D, szkice na płaszczyźnie, które później wyciągaliśmy do przestrzeni. Wyobraźmy sobie, że chciałbym na przykład zamodelować sobie jakieś krzesełko, tak, to gdybym skorzystał ze szkicy 2D, no to bym na przykład na jednej płaszczyźnie sobie zamodelował, tak, jakiś tam stelaż do tego siedziska. Później musiałbym sobie odpowiednią płaszczyznę pociągnąć tutaj, tak, prostopadłą, i wtedy na niej zamodelować sobie, tak, od tych punkcików te nóżki do dołu, tak, więc do każdego z tych szkiców musiałbym otworzyć osobną płaszczyznę, tak, do takiego szkicu płaskiego. Natomiast to, co najczęściej wykorzystują w konstrukcjach spawanych i to, co SolidWorks daje nam takie potężne narzędzie, to już tak zwany szkic 3D. On jest też dostępny dla zwykłych operacji w zakładce szkic, jeżeli sobie rozwiniemy, to mamy opcję szkic 3D, natomiast tak, tutaj też jest dla naszej wygody wyciągnięty już na tą wstążkę. Aktywujemy sobie szkic 3D. Narzędzia mamy praktycznie takie same, tak, jeżeli chodzi o dostępność na szkicu. Różnica jest taka, że po prostu modelujemy sobie tak, czy rysujemy, stawiamy te linie, elementy szkicu w przestrzeni. Jeżeli ja sobie zacznę, wybrałem narzędzie linii, to macie, tak, pod moim kursorem, ołóweczkiem, literki X, Y pokazane, które świadczą o tym, na jakiej jakby ja płaszczyźnie szkicuję, tak? Zaczynam ten mój szkic, więc jeżeli sobie szkicuję linię, może dotąd, tak? Cały czas jestem na płaszczyźnie XY, rozpiętej przez te osie i pomiędzy płaszczyznami przełączam się tabem. Więc jeżeli sobie wcisnę tab na mojej klawiaturze, to powinno się coś zmienić. Mam chwilę. Nie wiem, czy mi chyba przestał działać klawisz tab. OK. Może sobie uruchomię ponownie SolidWorksa. Złośliwość rzeczy martwych. Zawsze jakieś kłopoty techniczne muszą się trafić. Dobra, może zakończę udostępnianie ekranu na chwilkę. Dobra, wróciło. OK. Najmocniej przepraszam. Zmieniłem sobie tylko wersję SolidWorksa, także teraz już widzicie, że rzeczywiście tabem, tak, działa przełączanie tych płaszczyzn, tak, płaszczyzn szkicu. Pod kursorem te literki się zmieniają, więc przykładowo, jeżeli sobie zacznę na płaszczyźnie ZX, później tabem, tak, wstawiam tą linię, później sobie na przykład zmienię na inną płaszczyznę, czyli sobie z tego wyjdę, tak, i zacznę obracać tym widokiem, to może tak, z tamtego pierwszego rzutu to nie było, tak, jakby widać tego, natomiast tak, tutaj jest to doskonale widoczne, że rzeczywiście ten szkic jest pod różnymi kątami umiejscowiony w przestrzeni. Więc tabem przełączamy się i jak się zorientować, na która płaszczyzna jest tą, którą chcemy, tak, jakby wykorzystać? Najłatwiej jest skorzystać z tej triady, tak? Więc jeżeli widzę, że tutaj do góry mam Y, w tą stronę mam X, tak? No to wiem, że
tak? Pomiędzy nimi jest to płaszczyzna X, Y i na tej płaszczyźnie będę tworzył mój szkic. Tak samo jeżeli chodzi o relacje, no z racji tego, że znajdujemy się w przestrzeni, nie mamy takich relacji jak pionowo czy poziomo, tak? No bo tutaj ten pion czy poziom jest względny w zależności od płaszczyzny, w związku z tym mamy takie relacje jak wzdłuż X, wzdłuż Y, wzdłuż Z, tak? Więc jeżeli dodam sobie do tego segmentu, do tej linii relację wzdłuż X, no to tak jakby wtedy równolegle do tego kierunku wzdłuż osi X ustawi mi się ta linia, tak? Dokładnie tak samo tutaj mogę na przykład dodać relację wzdłuż Y i w ten sposób nadajemy odpowiednie relacje. Tak, czyli powtórzę jeszcze, linią sobie zmieniamy te płaszczyzny szkicu i w ten sposób to zmieniamy. I to, co jeszcze często możemy gdzieś tam wykorzystać przy szkicu 3D, jeżeli mamy na przykład jakieś takie elementy, może też sobie otwórzmy szkic 3D, to taka jeszcze uwaga na marginesie, jeżeli gdzieś tam byśmy pomiędzy jakimiś płaszczyznami chcieli na przykład się poruszać, tak, to wtedy na przykład po przekątnej, gdybym chciał poprowadzić, no to będzie po jakiejś takiej innej płaszczyźnie, tak, której nie mam w tych podstawowych, natomiast mogę sobie łapać te szkice od charakterystycznych elementów, tak, więc jeżeli chciałbym sobie taką przeciągnąć, tak, na przykład ale przekątną prostopadłościanu, to mogę sobie naszkicować takie linie pomocnicze i wtedy ten mój szkic jakby niezależnie od tych płaszczyzn podstawowych, tak, z tymi elementami szkicu mogę sobie powiązać, tak. Więc mamy tutaj pełną dowolność, natomiast często trzeba się wykazać jakimś takim sprytem, pomysłowością, która przychodzi jakby wraz z doświadczeniem, że możemy sobie przy pomocy linii pomocniczych też te łatwiej te kierunki czy punkty charakterystyczne zdefiniować w tym naszym szkicu 3D. Dobra, teraz już przechodzimy w praktyce do tego, co będziemy dzisiaj modelować, a tego jeszcze nie wspominałem. Spróbujemy sobie zamodelować, czy zamodelujemy sobie z wykorzystaniem modułu konstrukcji spawanych taki prosty stół, który będzie składał się z profili prostokątnych, ale będzie też miał takie rurowe wzmocnienia i na tym przykładzie pokażemy sobie te operacje dotyczące modułu konstrukcji spawanych. Więc w moim szkicu 3D wybiorę sobie najpierw prostokąt ze środka. Tak, w płaszczyźnie XY może być. Naszkicuję sobie ten mój prostokąt. Dodam mu od razu odpowiednie relacje. Ta linia wzdłuż X. Teraz mi się nie pojawiają te relacje. Okay. Wzdłuż X, ta linia wzdłuż Y. Tak, więc mamy, może dodajemy sobie od razu wstępnie nasz wymiar. 1800 na 1000, tak, czyli 180 cm na 100 będzie miało nasz stół, w sensie ramy naszego stołu. Jak widzicie, szkic też jest w pełni zdefiniowany na czarno, więc tutaj też jest analogia do tych szkiców 2D. Natomiast teraz przechodzę sobie znowu, będę rysował nogi tego stołu, więc tak, jakby ustawiając się więcej w ten sposób, powinien noga się znajdować w płaszczyźnie XZ, ZX. I szkicuję sobie jedną nóżkę, tak. Tak samo tutaj płaszczyzna ZX, kolejna noga. Tutaj płaszczyzna ZX, kolejna noga. No i tutaj kolejna noga. Może tak wyłączymy sobie cieniowanie, żeby nam nie przeszkadzało. Tak, dodajmy sobie teraz też odpowiednie relacje pomiędzy tymi nogami, czyli żeby były równe i żeby były wzdłuż Z, tak, czyli pionowe. OK. Dodamy sobie też od razu wymiar 800. I taka będzie wysokość tej naszej ramy. No i tak jak mówiłem, dodamy jeszcze sobie wzmocnienia. Po przekątnej na pewno. Tak, więc tutaj jeżeli jadę od punktu do punktu, to nie muszę już tak zastanawiać się, na jakiej płaszczyźnie dodać ten szkic, bo on to jakby automatycznie wychwyci, prowadząc ten odcinek. Może tutaj od punktu środkowego sobie do punktu środkowego pociągnijmy też takie wzmocnienie. Tak,
i analogicznie tutaj i tutaj. Zamodeluję tak, jeżeli chodzi o wzmocnienia, zrobię sobie tylko tutaj połówkę i to później odbiję lustrem, tak, czyli też operacją, którą już wcześniej poznaliśmy. Tu jeszcze tylko też odpowiednie relacje, równe i równoległe. No i dodajmy sobie jakieś wymiary, na przykład tutaj kącik 60 stopni. Stąd dotąd tam odległość 350. Wyłączymy sobie relację. Tak, widać przy szkicu 3D te relacje wzdłuż Z, wzdłuż X też mają swój osobny symbol. Tak, mamy po prostu taką ośki, tak, przy początku układów współrzędnych, symbol z X-ikiem czy Z, w zależności od tego kierunku. Ja już sobie te relacje wyłączę z widoczności, żeby nam nie przeszkadzały. OK, czyli szkic pełni czarny. No i ten nasz zarys, tak, mamy mniej więcej tutaj przygotowany. I teraz wychodzę sobie z tego szkicu. I to, co będę chciał zrobić, tak, to jakby wypełnić go tymi moimi profilami, które, gdzie segmenty tego szkicu, odpowiednie ścieżki nam definiują. Więc wchodzę dzięki temu, tak, żeby to wykonać, w operację człon konstrukcyjny, która działa jakby w ten sposób, że wybieramy sobie z naszych bibliotek dostępnych, które mamy stworzone własne, czy dostępne, czy pobrane. Wybieramy sobie na początek standard, później typ naszego profilu, czyli tu mamy na przykład tak jakiś kątowy, ceownik, rura, prostokątny, belka, więc tych profili jest, później sobie w dalszej części naszego spotkania pokażemy, skąd pobierać te profile, jak dodawać własne. Ja na ten przypadek wybiorę sobie prostokątny profil, rozmiar 50x30, grubość ścianki 2,6. OK. Wybrałem mój, tak, zdefiniowałem sobie mój człon konstrukcyjny, którego będę używał. No i teraz SolidWorks, wybierz typ profilu i rozmiaru. No i teraz pyta mnie o grupy. Co to są grupy? Grupy to są jakby takie zbiory segmentów szkicu, które są wypełnione, tak, czy które są ścieżkami dla tego mojego profilu. I grupy mamy dwa typy. Jedne to są sąsiadujące ze sobą, czyli te nasze ścieżki, czyli segmenty szkicu tworzą, sąsiadują ze sobą, mają wspólne węzły i możemy je wtedy połączyć. Bądź drugi typ, równoległe, czyli jeżeli elementy są ze sobą równoległe, to też możemy stworzyć z nich jedną grupę. Dlaczego jest taki podział na grupy? No bo ma to znaczenie, tak jakby w jakiej kolejności łączymy ze sobą te elementy, chociażby w taki sposób ma to wpływ, że w różny sposób te nasze profile będą do siebie przycinane, tak, w zależności jak to będziemy w rzeczywistości spawać. Więc tak jak mówiłem, pierwsza grupa, grupa sąsiadująca, niech to będzie ten obwód, tak, czyli ta nasza rama właściwego stołu. Wybieram jeden element szkicu i widzicie już na podglądzie, tak, że program automatycznie zaznaczyłem tylko sobie linię, on już mi wygenerował tak, ten nasz profil. Drugi element, trzeci, czwarty. I teraz gdybym chciał na przykład sobie jeszcze wybrać to, tak, to widzicie, że nie może, no bo już mam już jakby obwód, tą moją łamaną zamknąłem, i więc to nie jest element sąsiadujący z nim, tak? Mam tą grupę i to, co też od razu widzicie, SolidWorks w obrębie grupy, te elementy, czy w obrębie członu konstrukcyjnego odpowiednio dostosowuje, tak? Mimo że ta moja ścieżka leci gdzieś sobie dotąd, to on wie, że w tym miejscu spotykają się dwa człony, dwa profile, więc on powinien je dociąć, tak? Tak jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Mamy trzy dostępne, tak, wykończenia narożnika, typy docięcia po skosie, ale może to być też taki typ, tak, czyli zakończenie doczołowe w tą stronę, bądź doczołowe w drugą stronę, tak, czyli w zależności, który z tych członów chcemy, żeby był na wierzchu, tak, w cudzysłowie mówiąc. No i mamy też możliwość dokończenia, czyli to, jak na przykład by się zachowywało przy
zaokrągleniach, tak, jeżeli sobie dostosujemy, no to przy tym docięciu mam nadzieję, że to widać w tym miejscu na podglądzie, tak, że mam za tutaj tak jakby przy tym zaokrągleniu na prosto, natomiast jeżeli dam trasowane, no to jakby tak, to moje zaokrąglenie też zostanie tutaj docięte do tego, natomiast no w większości przypadków stosuje się takie proste, tak, zakończenie. Może tutaj sobie zróbmy tak, jak jest zakończenie, czyli to jest moja jedna grupa. Teraz sobie dodam drugą grupę i to będą nogi mojego stołu. Czyli jedna grupa, druga grupa, trzecia grupa i czwarta. OK. Mogę je wybrać, ponieważ jest to ten drugi typ grupy, grupa równoległa. Tu na razie nic w ich właściwości nie zmieniam. Tak, no, takie zakończenie jak najbardziej. I tak tutaj nie ma połączeń między członkami tej samej grupy. Trzecia grupa to będą te moje przekątne. Tak, jedna i druga. Okej, tak i tak, sorry, jedna i druga, tak, bo nie sąsiadują ze sobą, więc musiałem dodać osobno. Okej, i zatwierdzamy. I możecie zobaczyć, tak, że SolidWorks, mimo że tu miałem jedną linię szkicu ciągłą, tak, to rozpoznał, że no fizycznie te elementy się tutaj tak przecinają, trzeba będzie je jakoś przyciąć, więc automatycznie przyciął je w ten sposób, że tak z tego, mimo że to jest jeden element, to powstały dwa człony konstrukcyjne w tym miejscu, tak, tak żeby te dwa profile, żeby to rzeczywiście dało się wykonać. OK. Teraz ja na razie żadnych z tych opcji tutaj jeszcze nie dostosowywałem, specjalnie nie pokazywałem jakby dołu tego drzewka Feature Manager, bo oczywiście opcji dotyczących tych profili czy tworzenia mamy więcej, więc wrócę sobie w prawym, edytuj operację, bo tak jak widzicie, tu jakieś profile są poskręcane. Tu na przykład chciałbym zrobić to w ten sposób, że to 80 cm, czyli ten wymiar 800, czyli długość tego mojego szkicu, to była jakby cała wysokość tego stołu. W związku z tym, no ja mam w tym momencie 800 dotąd, plus mam jeszcze trochę wysokości tego profilu. Jeżeli chcę, żeby ten profil się zmienił, robię to po prostu w ten sposób, że mam taką opcję jak zlokalizuj profil i mam tutaj też możliwość obrotu. Więc jeżeli chciałbym, żeby położyć go na płasko, powiedzmy, starczy, że obrócę sobie go o 90 stopni dla tej mojej pierwszej grupy, tak? I te opcje, te manipulacje dotyczą jednej grupy, więc jeżeli tu miałem grupę tą jakby obwodu tej ramy, to jeżeli tutaj zmieniłem na 90 stopni, to widzicie tak, że ten profil jakby ze stojącego zmienił się na leżący, tak? Na płasko teraz jest. Druga opcja, którą chciałem powiedzieć, zlokalizuj profil. W momencie jej aktywacji przybliżyło mnie do szkicu reprezentującego mój człon konstrukcyjny, na którym mam naniesione punkty pomocnicze, punkty tak zwane sterujące. I teraz klikając na któryś z tych punktów, przyczepiam ten mój profil do początku ścieżki segmentu szkicu, który na razie domyślnie był jakby w środku profilu. Jeżeli chciałbym to obniżyć, to zaznaczam sobie ten punkt. Tak? I jak widzicie, efekt tej operacji jest taki, że tak, ten mój cały profil zjechał do dołu, czyli on jakby wędruje po tej ścieżce, po tym moim szkicu 3D, tym punktem sterującym segmentu. Dobra, OK. Zatwierdźmy sobie. I tak jak widzicie po zmianach, on sobie też na bieżąco te wszystkie przecinania tak przebudowuje. Nogi zostały automatycznie, przez to, że ten mój profil obniżyłem, obróciłem, zostały też dostosowane i skrócone. Tu jeszcze na pewno musimy coś z tym popracować, bo nam się to dziwnie coś przekręciło. Więc wrócimy sobie jeszcze tutaj, edytuj operację. Grupa trzecia. Zlokalizuj profil.
No i tu na pewno chcemy, żeby to było w ten sposób, ale on się jakoś przekręcił, więc dajmy 45 stopni. Tak, to jest 45. Nie jest 45. Czyli o 30 był obrócony. Dobra, i to samo zrobimy dla trzeciej grupy, czyli też go obniżymy, obrócimy. To się tu przestawiło, grupa czwarta. Zlokalizuj profil tutaj. Nie, no nie, dlaczego? Nie wiem, dlaczego coś mi się obróciło. Czas wychodzi mi poza tym. Dobra, może na razie go sobie ukryjemy i tyle. Dobra, to na razie tak, czyli tutaj możemy sobie tym manipulować i obracać. No i kolejna kwestia jest taka, że tutaj, tak jak mówiłem, te segmenty sobie zostawiłem. A może tutaj sobie też to ukryjemy. Dlaczego ja sobie zostawiłem? Bo tak jak mówiłem, chciałbym, żeby one były z wykorzystaniem innych profili. W związku z tym muszę dodać sobie osobno nowy człon konstrukcyjny. Nie, więc odpowiednio nowy człon konstrukcyjny, standard ISO. I tym razem, tak jak mówiłem, wybierzemy sobie rurę, jakąś najmniejszą, tak żeby to ona reprezentowała te nasze tutaj segmenty konstrukcji spawanej. Więc wybieram sobie jako pierwszą grupę te elementy. Są równoległe, więc mogę dodać je jako jedną grupę. Nowa grupa te elementy. Nowa grupa tutaj. I nowa grupa tutaj. Nic tutaj, jeżeli chodzi o lokalizację profilu, nie będę zmieniał. Zatwierdzam. I tu możecie zauważyć, tak jakby jaką ma też funkcjonalność względem siebie ten człon konstrukcyjny. Czyli tak jak mówiłem, te elementy zostają do siebie automatycznie przycięte i dopasowane. Natomiast dzieje się tak w ramach jednego członu konstrukcyjnego. Tak? Czyli też tak jak widzicie tutaj, na środku te wsporniki zostały odpowiednio przycięte. Natomiast jakby ten człon konstrukcyjny i ten, one się już ze sobą przenikają, tak? Tu już jakby pomiędzy tymi członami tej automatycznej interakcji nie ma, natomiast spokojnie możemy sobie z tym poradzić. Właśnie do tego służy nam operacja przytnij wydłuż, która działa w ten sposób, że zaznaczamy sobie obiekt, który byśmy chcieli przyciąć, tak? To, co jakby wystaje, tak? To, co przenika mi przez ten profil, będę chciał wyrzucić. Zaznaczam sobie tak obiekt, który będę przycinał i następnie wybieram sobie obiekty, czy mogę też ściany wybrać, które będą ograniczały mi ten element, tak? Czyli tutaj się rzeczy ten profil i ten profil, ten człon konstrukcyjny. Jeżeli to zatwierdzę, tak, to możecie zobaczyć, że tutaj rzeczywiście faktycznie to przenikanie zostało usunięte i ten mój profil został automatycznie docięty. Ok, zróbmy to samo dla pozostałych członów, tak, bo tutaj też jest to przenikanie, więc wydłuż. Będziemy wyczyścić sobie to, obiekty tym, zatwierdzam.
Mogę też oczywiście w ramach tego przycięcia, może najpierw sobie wybieram obiekty przycinające, kilka elementów przyciąć w jednej operacji, tak, czyli wybrałem sobie tą moją wódkę, a teraz mogę jako przycinać sobie, tylko jeszcze tu muszę dodać tą nogę, mogę sobie przyciąć to, to, to i to, tak, i wtedy tutaj też na tych końcach to wszystko zostanie przycięte. OK. Mam oczywiście też możliwość wybierania. Tutaj OK, dobra, zauważyłem, że ponieważ obniżałem wcześniej ten profil, to muszę sobie zlokalizować grupę trzecią i czwartą. Lokalizuj profil. No. Tutaj grupa czwarta, zlokalizuj profil. No, ten punkcik, dobra. Potwierdzamy tak, żeby mi to nie wystawało. OK. I mamy w ten sposób te nasze elementy podocinane. Tak jak mówiłem, możemy je sobie odbić lustrem. Wchodzę tylko na operację. Lustro, ściana, płaszczyzna lustra, to będzie nasza płaszczyzna prawa. Obiekt do odbicia lustrzanego, to wzmocnienie, to wzmocnienie, to wzmocnienie, tak, zatwierdzamy i główny szkielet naszej konstrukcji spawanej jest gotowy. Może zapiszmy go sobie tu, gdzieś na pulpicie. OK. I szybko pokażę fajną funkcjonalność, tak, czyli to, co się pojawiło w momencie, kiedy dodajemy konstrukcję spawaną i pojawiają się człony konstrukcyjne, to jest lista, tak zwana lista elementów ciętych, gdzie mamy każdą z tych naszych bryłek, każdy z tych naszych członów konstrukcyjnych dodany, wyszczególniony, gdzie on posiada swoje unikalne ID, ale ma też takie parametry swoje automatycznie dodane, jak na przykład długość, jak na przykład jego szerokość, możemy też dodawać do tego własne właściwości dostosowane, podpinać zmienne, dzięki czemu mamy coś, możemy wykorzystywać tabelę elementów ciętych, najłatwiej pokażę to na rysunku. Utwórzmy sobie szybciutko rysunek tego naszego stołu. Jeden rzut jakiś, niech będzie nawet ten bieżący, tak, to nie chodzi nam o... Przyjmijmy sobie może jakiejś tylko większej skali. OK. Tak, dodaliśmy sobie ten nasz rzut. I tak jak mówiłem, wstaw, tabela, lista elementów ciętych dla tego widoku. I tak jak widzicie, mamy tutaj wyszczególnione wszystkie profile. I przykładowo ich długość, bo takie miałem domyślne ustawienia w szablonie tej tabeli, tak? Natomiast możemy sobie, jeżeli podepniemy odpowiednie zmienne, sumować to automatycznie, dodawać własne pola, natomiast no to jest też bardzo szeroki temat rzeka, więc na gdzieś tam ewentualnie na osobne spotkanie. Natomiast sama tablica, tabela, lista elementów ciętych bardzo szeroko, bardzo często wykorzystywana, bardzo przydatna. Przykładowo macie pomysł na swój projekt, który chcecie wykonać w Protolabie, idziecie do animatora, tak, potrzebuje takich a takich materiałów, tyle a takich profili, a on mówi, no ale słuchaj, muszę gdzieś tam pójść, tak, poprosić tutaj koordynatora, zrobić zamówienie, potrzebuje dokładnych ilości i tak dalej. Wstawiacie tabelkę, pach, możecie sobie to zsumować i wszystkie informacje macie od razu na bieżąco, na wyciągnięcie ręki. Tutaj tak jeszcze możemy sobie dodać automatyczne odnośniki, tak żebyśmy później ewentualnie na złożeniu czy przy montażu widzieli, który element jest którym, tak? To oczywiście wszystko zostało wygenerowane automatycznie. Dobra, wracamy sobie na szybciutko do naszej konstrukcji stołu i przechodzimy do kolejnego elementu, który chciałem pokazać w konstrukcji spawane, czyli zamknięcie końca. Bardzo prosta rzecz. Po prostu to jest taka zaślepka, tak? Wybieramy sobie ścianę, na której chcemy ten koniec zamknąć, przykładowo tutaj i odpowiednio definiujemy grubość, na przykład, żeby to były 3 mm,
tak, z jakiejś cieńszej blachy, czy na zewnątrz, czy do wewnątrz, czy w ogóle całkiem wpuszczona do środka, czy ma mieć jakieś zaokrąglenie, tak, na przykład promień 3 mm. Więc takie zamknięcia możemy sobie szybciutko generować i dodawać. Wystarczy, że zaznaczymy ścianę. Zatwierdzamy, tak. I te nasze zaślepki, zamknięcia końca zostały wygenerowane. Może sobie schowajmy ten szkic, żeby nam nie przeszkadzał. No i kolejny element, który też tutaj analogicznie możemy wstawiać, to wzmocnienia, które wybieramy ściany, pomiędzy którymi chcemy sobie taką zaślepkę, znaczy zaślepkę, takie żeberko wstawić, na przykład tu i tu. Ustalamy pozycję, czy ma to być wyśrodkowane na tych ścianach, czy znaczy tu jest grubość, ale czy pozycja ma być na środku ściany, czy odsunięte do którejś z krawędzi. Tak, mamy możliwość sterowania parametrem grubości, wielkości. Grubość na środek, tak, i w ten sposób takie wzmocnienia możemy sobie generować. Tak, tutaj dla każdej z tych ścian musimy to zrobić osobno. Natomiast nie ma z tym najmniejszego problemu i też to możemy sobie później odbić lustrem. OK. Czyli mamy dwie nasze ścianki. Operacje, lustro, ściana, płaszczyzna, lustra, płaszczyzna, prawa, obiekty, wzmocnienie 1, wzmocnienie 2. Zatwierdzamy i mamy też wzmocnienie odpowiednio po drugiej stronie. No i ostatnia rzecz, tak jak mówiłem, jesteśmy w środowisku części, więc jak najbardziej te operacje, które do tej pory znaliśmy i stosowaliśmy, możemy też tutaj wykorzystywać, więc ja na tej ścianie mojego profilu jak najbardziej mogę sobie utworzyć nowy szkic i potraktować go do dodania na przykład jakiegoś wyciągnięcia, tak? Już abstrahując od tego, że jeżeli tutaj sobie na przykład będę chciał wyciągnąć jakiś blat, no to zgodnie ze sztuką powinienem to zrobić w złożeniu, tak? Chociażby dla porządku. Natomiast tutaj tak jak najbardziej mogę sobie, tak, do tego mojego stołu dodać odpowiednio blat, żeby to na przykład trzymać już w jednym konkretnym pliku. Więc to tak, jeżeli tutaj chodzi o same operacje dodawania tych konstrukcji spawanych, tak jak mówiłem, grunt to jest zrobić odpowiedni szkic, a później reszta już praktycznie generuje się sama. Gdybyście na przykład gdzieś tam mieli problem z przycinaniem, tak, czy w jakiej kolejności to ma być, że ten efekt przycięcia nie jest taki, jakiego oczekujecie, tak, oprócz zmiany kształtu, jeżeli klikniemy sobie w konkretny węzeł, to mamy też możliwość zmiany, co ma być jakby najpierw, tak, priorytetowo przycinane, a co ma być później, więc też tutaj, tak, mamy możliwość manipulacji tymi elementami. No i teraz kolejna rzecz, którą bardzo ważna chciałem pokazać odnośnie konstrukcji spawanych, to tak jak widzicie, ja na ten moment mam dwie biblioteki, także no mało, no i tych typów też mam bardzo mało, tak, jeżeli chodzi na przykład o CAD. Jak sobie z tym poradzić, gdzie tych bibliotek szukać? Po pierwsze, są one dostępne bezpośrednio w samym SolidWorksie, dostępne do pobrania. Jeżeli sobie wejdziemy w bibliotekę projektu, zawartość SolidWorks, Weldments, tu mamy dostępne, przygotowane przez SolidWorksa, gotowe biblioteki, które możemy sobie pobrać. Przykładowo, jeżeli sobie powiedzmy, że normę dinowską, na razie na pulpit sobie pobierzemy. Jak one się chwilkę będą pobierać, no troszeczkę ważą, tak. Natomiast te biblioteki często też producenci tak wykorzystują
sam moduł konstrukcji spawanych, tak, no to nie są tylko konstrukcje, które fizycznie później będą zespawane, ale na przykład też bardzo fajnie możemy go wykorzystać do budowania konstrukcji z profili Bosch, Rexroth, tak, na przykład, gdzie na podstawie tych naszych szkiców konstrukcji później możemy sobie wygenerować tą listę, tak, jak, ile profili pociąć, ale możemy też te konstrukcje spawane na przykład wykorzystywać do jakiejś konstrukcji z desek, tak, dzięki temu też będziemy mieli informację, gdzie jaką deskę, jak przyciąć, na jakiej długości, z jakim kształcie, żeby to sobie wykorzystać. Dobrze, pograliśmy sobie na pulpit te nasze normy DIN i teraz taka uwaga, gdzie je wypakować, żeby mieć do nich dostęp. Możemy to sprawdzić, tak, te lokalizacje plików wszystkich, tak, wszystkich szablonów dostępne są w opcjach, opcje systemu, lokalizacje plików i tu wybieramy, czego ma dotyczyć, tak, informacja o lokalizacji. My sobie przyjeżdżamy i wybieramy z listy profile konstrukcji spawanych i tak jak widzicie, są one domyślnie przechowywane w tym folderze. Program Files, SolidWorks Corp. SolidWorks. Więc albo mogę sobie dodać jakąś swoją ścieżkę, może to być tak, gdzieś tam na osobna biblioteka, mogę też dodać te swoje profile do tej domyślnej biblioteki. Więc sobie od razu ja wybieram ich wszystkie. Wybierzemy do odpowiedniego pulpitu, do odpowiedniego miejsca, to był ten komputer, program Files, SolidWorks Corp. SolidWorks CAM, folder language, lang, polish, weldment profiles. Mam nadzieję, okay, że się to uda. Wykrzaczył mi się SolidWorks 2019, teraz pracuję na wersji 2020, więc tutaj mogło być chwilowo problem właśnie z uprawnieniami. Więc teraz, jeżeli sobie, już wyjdę może, ok, wyjdźmy z tego. Ponownie stół. Dobra, może uruchomimy ponownie SolidWorks, żeby te bazy nam się zaczytały. Okej. DIN, dobra, to powinno działać. Tak jak mówiłem, nie mam praw administratora w tym momencie na SolidWorksie. Bo ten się chyba nie uruchomi. Hmm.
Okej, nie do tego folderu wkleiłem, ja mam to w English. Korzystam z angielskiego szablonu tutaj najmocniej, przepraszam. Z rozpędu. Jechałem do folderu polskiego. Dobra, jest na Malinowska, mogę odepchnąć z ulgą, że jednak się udało, więc od razu tak, siłą rzeczy mamy tych elementów więcej. Nowa grupa, tak więc pobrałem sobie te moje normy dinowskie. Ewentualnie też tak mogę wam pokazać, że wróćmy sobie na szybko do naszej rury, że tak jak przycinałem, to ta operacja przytnij wydłuż rzeczywiście potrafi wydłużyć te elementy. Dajmy sobie nową grupę tutaj. OK. Jeżeli ją wybiorę, obiekt do przycięcia ten, obiekt wydłużający, to rzeczywiście tak, mogę w ten sposób te moje profile, gdzie one się nie przycinają, mogę po prostu też sobie wydłużać i też stosować odpowiedni typ wzajemnego przycinania. OK, i ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać, jeżeli ten profil, który chcieliście wykorzystać, macie swój własny profil, tak, chcielibyście go dodać, bo na przykład nie ma takiego, producent nie ustępnia takiej rzeczy, albo właśnie macie swój, który będziecie sami, nie wiem, ciągnąć drut, żeby uzyskać taki profil, czy przy pomocy jakichś innych technik, to oczywiście możemy sobie bardzo łatwy sposób zdefiniować sami. Taki profil, po prostu musi to być szkic. Powiedzmy, że chciałbym, żeby to był profil jakiś wielobok, sześciokąta. Muszę go po prostu, ten mój szkic reprezentujący ten mój profil dodać do biblioteki. Jak to zrobić? Tak, mam na razie swój szkic w pełni zdefiniowany. Tutaj od razu ważna uwaga, jeżeli chcecie, żeby były w nim jakieś punkty charakterystyczne, to tak, czyli te punkty, każdy punkt, który jest tutaj, on później w tym naszym profilu biblioteki będzie tym punktem sterującym, czyli tym punktem, do którego możemy przyczepić lokalizację profilu, tak? Więc tutaj też już jakby na tym etapie szkicowania musimy sobie to przewidzieć, znaczy później możemy zawsze to edytować, tak? Ale dobrze mieć to na uwadze. Jak teraz ten nasz szkic zapisać do biblioteki? Tak, nie zapisujemy całej części, tylko chcemy sam szkic zapisać. Zaznaczam sobie mój szkic przez jednokrotne kliknięcie w drzewie. Zapisz jako. Zapisz jako. Program Files. Szukam swojej ścieżki. SolidWorks Corp. SolidWorks. Lang. English Weldment Profiles. No i właśnie, teraz muszę pamiętać, że musi być zachowana ta struktura odnośnie, tak, czyli muszę mieć to posegregowane na trzy typy informacji, czyli pierwszy to jest norma, tak, z której będę korzystał. Tutaj mogę sobie na przykład stworzyć folder, który będzie reprezentował nazwę tej mojej normy, na przykład folder moje profile. Wewnątrz tego mojego profilu zszedłem jakby w tym drzewku o poziom niżej, więc teraz potrzebuję folderu reprezentującego typ, na przykład sześciokąty albo sześciokątne profile i teraz w nim mam jakby tą listę rozwijalną odnośnie konfiguracji czy wymiarów, tak, tego mojego profilu, więc tu jeżeli dam wymiar sobie 60, to dam sobie tak go nazwę. Muszę tylko zmienić jeszcze typ na SLD fit part, tak, library fit part. OK, ścieżka się zmieniła. C, program files.
Zapisz. Tak, widzicie, że folder zmienił się na format na SLD LFP. Przy moim szkicu pojawiła się literka L, informująca o tym, że należy on do biblioteki. Tak, teraz mogę sobie na przykład ten profil ISO, moje profile, te sześciokątne, rozmiar zmienić, tak? Więc w ten sposób możemy dodawać swoje profile do biblioteki. No i ogólnie tak, pokrótce można powiedzieć, że już sobie te funkcje odnośnie modelowania konstrukcji spawanych omówiliśmy. Tak jak mówiłem, moduł dosyć prosty, przyjemny, ale bardzo szeroko, bardzo często wykorzystywany, o bardzo dużych możliwościach. Więc słucham pytań, jeżeli są oczywiście tutaj, tak, do tego tematu. Jeszcze zapomniałem przeprosić oczywiście za te problemy techniczne, które gdzieś tam napotkałem. Tak się okazało, że wersja 2019, ta, którą miałem przygotowaną, postanowiła się zbuntować i musiałem troszeczkę improwizować. Więc czy są jakieś pytania? Okej, okay. Chyba jesteśmy w trakcie zadawania pytania pana Huberta. Z listy rozwijalnej dla danego profilu. OK, możemy dodać sobie konfigurację, tak, dla tych naszych profili. Dobra, otworzę sobie. A, OK, włączmy udostępnienie ekranu. Tutaj mogę sobie tworzyć nowe konfiguracje, tak? Czyli miałem konfigurację 60, mogę na przykład dać konfigurację 70. I teraz, będąc w tej konfiguracji, ten mój szkic sobie edytuję, ten mój wymiar zmieniam na 70 mm dla tej danej konfiguracji. Tylko właśnie zaraz w ten sposób, znaczy tak, w ten sposób sobie przygotowuję mój model, natomiast żeby ona była tutaj w tej liście, tak, to mogę ją sobie ten mój szkic znowu tak przebudować i zapisać jako osobną bibliotekę. Ewentualnie możemy skorzystać do tego z, no to też gdzieś tam szersza jakby droga, tak, w sensie no, szerszy temat do omówienia, ale możemy też skorzystać, jeżeli sobie podepniemy odpowiednio, skonfigurujemy, w sensie tak zmienny podepniemy do tych wymiarów sterujących, to możemy to zrobić też z poziomu Excela, tak, natomiast tutaj dodajemy sobie te konfiguracje i to teraz właśnie tą konfigurację musimy zapisać jako w ten sposób, jak ja zrobiłem, jako osobny plik, tak, czyli sobie ten wymiar gdzieś tam zmienić, ale możemy sobie to zautomatyzować na przykład z poziomu Excela. To tutaj tak, te konfiguracje są ogólnie tak szerokim tematem, tak jak pokazywałem to przy tych złożeniach, ale też bardzo, bardzo często wykorzystywanym. Jeżeli ktoś gdzieś tam słyszał o egzaminach certyfikujących SolidWorks, takich jak CSWA, CSWP, czyli ten środkowy na poziomie professional certyfikat, to tam już rzeczywiście trzeba też mieć tą znajomość konfiguracji i modyfikacji.
Czy jeszcze jakieś pytanka mamy? Ok. Jeżeli nie, dla pojedynczego elementu niestety nie możemy tego zrobić, tak, musimy to zrobić dla całej grupy, więc w tym przypadku musielibyśmy zrobić, tak, tą grupę rozbić, ewentualnie możemy tak częściowo, znaczy wtedy byśmy zrobili tak, znaczy tak bym też ogólnie robił, że jeżeli by to było przesunięte, to bym zrobił na przykład dwie nogi, i wykorzystał lustra, tak, do tego. Czy na przykład jedną nogę odbijamy ją lustrem i później odbijamy te dwie nogi lustrem, tak? Też w ten sposób moglibyśmy to zrobić. Okay. Wygląda na to, że nie ma więcej, więc na następne spotkanie chciałbym Was tutaj zaprosić. Niestety nie będę mógł go sam osobiście poprowadzić, natomiast myślę, że załatwiłem, tak, znalazłem godne zastępstwo. Kolega, który też wspiera mnie tutaj w mojej współpracy właśnie z takimi jednostkami jak Protolab, Maciek Bułatowicz, będzie chciał Wam przedstawić i opowiedzieć moduł też szeroko wykorzystywany, też bardzo ciekawy, a mianowicie moduł arkusza blachy, czyli tak, projektowania części z arkusza blachy. Natomiast tak, ze swojej strony dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że te konstrukcje spawane mimo tych problemów technicznych udało się w miarę sprawnie pokazać. Moduł dosyć prosty. Z tego, co orientuję się na razie w Protolabie, nie ma chyba żadnego sprzętu do spawania, natomiast jeżeli już zaczniecie jakieś tworzyć tutaj fajne, ciekawe projekty, to też będzie jakby wymówka i argument za tym, żeby tą bazę w Protolabie doposażać. Także dziękuję bardzo za uwagę i daję głos.